dobry! Witam Was serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z serii Zostań w domu z Muzeum Armii Krajowej. Dzisiaj mamy 12 maja i tego dnia obchodzimy dwie ważne dla drugiej RP rocznice. I co ciekawe, zarówno pierwsza, jak i druga związana jest z jedną osobą, z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Co to za rocznice? Po pierwsze, mamy wydarzenie z dnia 12 maja 1926 roku, kiedy to w Polsce rozpoczyna się zainicjowany przez Józefa Piłsudskiego i jego przyjaciół przewrót majowy. Do spotkania pomiędzy Józefem Piłsudskim a prezydentem Stanisławem Wojciechowskim doszło na moście Poniatowskiego w Warszawie. Był 12 maja 1926 roku. Józef Piłsudski najprawdopodobniej zakładał, że uda się przejąć władzę bezkrwawo. Natomiast Stanisław Wojciechowski odmówił mu przekazania władzy. W rezultacie doszło do walk. Walki trwały do 14 maja i w ich rezultacie zginęło 379 osób, a około 1000 zostało rannych. Okazało się jednak, że oddziały przychylne Józefowi Piłsudskiemu są liczniejsze i to nawet o kilka tysięcy osób. Dodatkowo dysponują lepszym uzbrojeniem. W rezultacie 14 maja Stanisław Wojciechowski podał się do dymisji, złożył swój urząd i władzę przekazał w ręce Józefa Piłsudskiego. 15 maja Wojciechowski opuścił Warszawę. Józef Piłsudski i jego zwolennicy przejęli zatem władzę. Nastał czas sanacji. Józef Piłsudski grał pierwsze skrzypce, natomiast nigdy prezydentem Polski nie został. Józef Piłsudski stanął na czele sanacji. Trzeba było wybrać nowego prezydenta. Zdecydowano się, że stanowisko to powinien objąć Józef Piłsudski. Jednak ponownie odmówił, natomiast zalecił, aby nowym prezydentem został Ignacy Mościcki. I rzeczywiście pełnił on tę funkcję przez kolejnych 13 lat, aż do momentu zajęcia terenów drugiej RP przez wojska III Rzeszy, Słowacji i Związku Sowieckiego. Józef Piłsudski natomiast pełnił funkcję premiera oraz decydował o tym, co się dzieje w kraju. Kolejne wydarzenie, które miało miejsce 12 maja, to śmierć Józefa Piłsudskiego w roku 1935. Józef Piłsudski prowadził bardzo niezdrowy tryb życia i praktycznie nie dbał o swoje zdrowie. Poza wyjazdami na kurację wodami leczniczymi, praktycznie nie stosował się do poleceń lekarzy. Często zdarzały się sytuacje, że lekarstwa trzeba było mu po prostu przemycać gdzieś tam rozpuszczone w jedzeniu. Natomiast Józef Piłsudski był już coraz bardziej słaby. W celach leczniczych wyjechał m.in. na Maderę, ale zdrowie coraz bardziej go opuszczało. Marszałek zwykł o sobie mówić. Był taki silny, wspaniały ziuk i nie ma. I rzeczywiście tak też się stało. Kiedy zdecydował się sięgnąć po pomoc najlepszych lekarzy, było już za późno. Diagnoza brzmiała rak wątroby. Józef Piłsudski był coraz słabszy, aż 12 maja 1935 roku o godzinie 20:45 zmarł. Uroczystości pogrzebowe trwały kilka dni i zgodnie z zaleceniami Józefa Piłsudskiego, który po części sam zaplanował przebieg własnego pogrzebu,
Jego ciało zostało zbalsamowane. Jego serce miało zostać pochowane w grobie jego matki, natomiast mózg miał trafić do naukowców z Uniwersytetu w Wilnie, którzy mieli przeprowadzić na nim szczegółowe badania. Jaki był los mózgu Józefa Piłsudskiego? Zaginął wraz z wojenną pożogą w 1939 roku. Natomiast ciało miało zostać złożone na Wawelu. Uroczystości pogrzebowe zakończyły się 18 maja 1935 roku. No i dzisiaj możemy zastanawiać się, co by było, gdyby marszałek pożył dłużej. Czy rzeczywiście w 1939 roku Polska zostałaby zaatakowana przez III Rzeszę, Słowację i Związek Sowiecki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia i do zobaczenia.